Telewizja internetowa TVNet istnieje od lat 5, natomiast nadaje swoje programy od lat 3. Emitujemy je z Młodzieżowego Domu Kultury Korczaka, gdzie mamy swoją siedzibę. Naszym zadaniem jest pokazywanie prawdziwego oblicza Nowej Huty i wszystkich pozytywnych rzeczy, które na jej terenie się dzieją. Cieszymy się, że nasza oglądalność stale rośnie i w kraju, i za granicą. Obecnie mamy bardzo dużo pracy ze względu na to, że znajdujemy się w roku jubileuszowym. Młodzieżowy Dom Kultury imienia Janusza Korczaka w Krakowie obchodzi w tym roku 55-lecie swojej działalności. Nasz Dom Kultury jest najstarszą placówką na terenie Nowej Huty. A wszystko zaczęło się w 1953 roku. Specjalizujemy się w działalności artystycznej. Mamy około 2000 stałych uczestników. Mamy szkołę muzyki rozrywkowej. Przychodzą do nas przedszkolaki, dzieci z różnych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, a nawet studenci. Dumni jesteśmy również z boiska wielofunkcyjnego, które powstało przy naszym Domu Kultury, na którym można grać w piłkę nożną oraz w tenisa ziemnego. Nowa Huta po raz kolejny wygrywa. Grzegorz Ziemiański odebrał kolejną nagrodę za swoje fotografie. Tym razem jest to nagroda w konkursie Jeden Dzień z Życia Miasta. Ten wszędobylski fotoreporter dostał się za mury klasztoru braci Cystersów. Tutaj, jak sam mówi, trzask migawki brzmiał niczym grzmot pioruna. Urodziłam się w Nowej Hucie, uczęszczałam też tutaj do szkoły podstawowej i do 12 liceum ówczesnego Bieruta. No więc w naszym domu, w tej nowochuckiej szarości wówczas rozbrzmiewały dźwięki, prawda, różnych etiud granych przez moją siostrę. Ja natomiast całe życie rysowałam. Rysowałam pod ławką w szkole, rysowałam na każdym kroku i chyba to mnie do dzisiejszego dnia zostało, ponieważ rysunek jest nutą mojej pracy takiej profesjonalnej. Zapragnęłam zostać człowiekiem teatru, niestety przenosząc się do Norwegii nie mogłam zabłysnąć teatrem aktorskim z tej prostej przyczyny, że była duża bariera językowa. Zostałam scenografem i prowadzę w Oslo taki prywatny dom kultury, który powoli staje się domem polskim, ponieważ pokazujemy bardzo dużo dzieł Polaków mieszkających w tym pięknym nordyckim kraju. Ja również chciałabym przedstawić panią Edytę Rzewuską, której wystawa w związku z Dniami Kultury Polskiej tutaj się znajduje. I panią Edytę Tylo, której wystawa znajduje się w drugim pokoju. No czyli dwa razy Edyta. Dwa razy Edyta. Gratuluję. Dwie scenografki Polki związane z Norwegią. W związku z tym tam to się udało rewelacyjnie, moim zdaniem. Inni tam pacjenci, to też aktorzy, czy to jest prawdziwie. Jurek. Jestem norweskim reżyserem i związany z Polską poprzez szkołę filmową i dlatego byłem przede wszystkim szczęśliwy teraz na tych dniach polskiej kultury w Oslo. Żeśmy mieli możliwość się poznać z filmami, z zespołem Skaldów, prawda, wielkiej miłości przed laty, a
okazuje się, że tacy sami dobrzy jak kiedyś. Organizatorką tego wszystkiego to była pani Edyta Stilo i mamy nadzieję, że ona będzie dalej kontynuowała, zorganizowała Dni Polskiej Kultury tutaj, bo jest to bardzo potrzebne i ona to rzeczywiście doskonale robi.